Siemaneczko widzowie, z tej strony Nagielowski i gramy dzisiaj sobie w Redwall, grę od studia Arcade. No, od których też, którzy stworzyli też gry Dishonored i Deathloop i tam jeszcze i kilka innych gierek. Jo, i to jest faktycznie taki, można powiedzieć, nowa gra o wampirach. Więc tutaj mamy teraz wybór postaci. Na przykład ja wybieram Jacoba, już od razu już wam mówię, dlaczego. Możecie sobie przeczytać jego historię postaci, bo już ją przeczytałem. Ponieważ ma kruka, który oznacza przeciwników, bądź cały obszar, gdzie są niebezpieczeństwo. Możecie zobaczyć sobie. O, kruk leci, kruk, o, i patrzcie, widzę przeciwników. Zasłony, czyli standardowo, jesteśmy niewidzialni do momentu, kiedy kogoś nie zaatakujemy. Patrzcie, o, atakujemy i jesteśmy widoczni. I jedna z moich chyba umiejętności, która mi się podoba, perforator serc. Przywołujemy widmową karabin snajperski i celujemy i zadajemy wrogom potężne obrażenia. No. Leila to ma takie coś, że ma... O, to jest fajne, śmieszne umiejętności. Poproś o przysługę swojego byłego chłopaka Jasona, który jest wampirem. No. I ten wampir nam jakby pomaga. No, mamy parasol, który jest tarczą. Że ona ma, wiesz, blokuje i ona odpycha. I winda, to jest dziwne dla mnie umiejętność trochę. Jakby taka winda, która jakby nas podbija w górę. The Winder jest, właśnie słyszę, dużo... Death, inaczej. Który jest, słyszę, dobrą postacią. I na przykład lampa, on ma lampę ultrafioletową, która momentalnie wyświetla ultrafiolet, który zamraża wszystkie wampiry w kamień. Mal zmienia. Translokacja, czyli wrzucę taki podajnik kaset, taki jakby widzicie, o, taki teleporter, który nas przynosi. I elektryczny oszczep. Przepraszam. I ten oszczep powoduje, że po prostu razi piorunem wszystko i każdego, kto jest w jego zasięgu. I na koniec Remi. I ostatnia umiejętność to jest taka bardziej pod koopa umiejętność. Czyli patrzcie, stworzy punkt zboru, gdzie wszyscy sojusznicy będą leczeni wraz z upływem czasu. Syrena, czyli ona wzywa takiego mini robota, który sygnalizuje, daje znać przeciwnikom i skupia swoją uwagę, żebyśmy my mogli się przekraść. I ładunek, i standardowo ładunek C4. Zdalnie zdetonowany oczywiście. No dobra, no to tu, ale ja na tą grę wybieram Jacoba, bo ja bardziej lubię takie postacie typowo takie snajperowe tutaj. No, a ten fajnie wygląda. No dobra, no to jeszcze zanim zaczniemy, no to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem zostawić i no i nic więcej nie muszę dodawać. Więc zapraszam do gry. A, i zanim jeszcze zaczniemy, to o, czekajcie chwilę, to jeszcze zrobię tak. Tu del. Skasować muszę jeden zapis. Dobra. Potwierdź postać. Dobra. No to zanim jeszcze zaczniemy grać, to muszę pozdrowić moich kolegów z podstawówki, moich tam czterech kolegów. No i kilku jeszcze więcej, jeśli to będą oglądać oczywiście. Nie wiem, czy będę mógł wymienić imiona, ale zaryzykuję i wymienię. No to pozdrawiam Karola, Mikołaja, Bartka i Janka. Pozdrowienia macie, chłopaki. Chcieliście, to macie, będziecie na odcinku. No dobra. Nie przedłużając tego odcinka, ja tak jak samo jak wy, chłopaki, zapraszam do oglądania. W trakcie cutscenki będę siedział cicho, ale jak coś, to sobie żeby wam nie przeszkadzać w oglądaniu. No to bez przedłużenia, zaczynamy. Wydarzenia w Redfall to moja wina. Było to miłe miasteczko. Gdy przyjechałam, chciałam im pomóc. Powiedzieli, że kropla mojej krwi może wszystko zmienić. Pokonać ludzkie choroby. Może nawet śmierć. Stworzyć świat bez niedostatku. Rozlać po świecie rzeki życiodajnej wody.
Byłam głupia. To potwory. Kropla nie wystarczyła. Zabrali mi wszystko. Teraz jakieś zło pożera to miejsce kawałek po kawałku. Gdy ludzie zorientowali się, co się dzieje, było już za późno. Ludzie skaczą sobie do gardeł i błagają monstra o litość. Niektórzy kryją się ze strachu i daremnie wyczekują ratunku. Próbowali się ratować. Lecz potwory, które to zaczęły, nie pozwoliły im. Nie ma już ucieczki. Nikt nie chce wierzyć w apokaliptyczne wizje. Gdy się ziszczają, wtedy jest za późno. Ale niewielka grupa stawia temu opór. Chyba mogą ocalić to miejsce. Przed nimi stoi tylko jedna przeszkoda. Całe miasto pełne wampirów. Nadchodzi. Chcę sama zobaczyć. Nie uciekniesz mi. Nikt tego nie potrafi. Wszyscy należycie do nas. Inni chcą twojego truchła. Ale ja chcę ciebie tutaj. Żywy. Przydasz mi się. Już nigdy nie ujrzycie słońca. No, ciekawie, ciekawie. Muszę uwolnić się z tej puszki, póki jeszcze jest jasno. No. Mogliśmy przewidzieć, że te potwory nie pozwolą nam uciec. To jest ciekawy kruk. Dobra, zobaczmy, co tu my mamy. O, jedzenie. Cholera. Kapitan miał nas zabrać z tej wyspy. Niech spoczywa w pokoju. Dobra. O, więcej jedzenia. Co on tu ma? Notatka o ewakuacji.
Tylko ewakuacji. Ponad 20 osób potwierdziło gotowość do ewakuacji. Chcą uciekać z wyspy. Większość nie ma broni, kilkoro jest rannych. Wiórka tuż po północy. Dam hasło na chwilę przed wejściem na pokład. Remi. Kurde. No dobra. Ciemno trochę. Jak coś tutaj pod T mamy latarkę. Na lewo widzicie sobie dwie ikonki. Pod Q mamy apteczki, a pod T mamy latarkę. Teraz włączam latarkę, o. Trzeba uzupełnić zapasy medyczne. Nie wiadomo, co nas czeka. No. Jak coś to pod Q, jak chcecie użyć apteczki, widzowie, to musicie przytrzymać Q. Dobra, czekajcie, bo tu kabel mi się poplatał. O, dobra. Mogę... Da, chodźmy dalej. Co tu my mamy? No i... Kurde. A co tu leży? Amunicja do krótkiego pistoletu. Ej, krótki pistolet. V. Bierzemy. Broń palna. To mi się podoba. No. Oprawnika. Boże mi się, nie chcę czytać tych takich listów długich, bo nie chcę wam zanudzać was filmu. Jak czytam jakieś problemy. Tu jest, jak wiem, tu chyba jest jakaś groźba, no. O, torba. O, fajnie. Przeszukajmy trochę rzeczy, może coś znajdziemy jeszcze. To nie w porządku. No, ten to nie żyje, nie żyje. Tu są zablokowane drzwi. No cóż, dobra, to możemy iść daleko na dół. Zablokowane tu mamy. Co jest? Czemu po tej wodzie mogę chodzić? Im też nie udało się zbiec. Dobra, bagażnik. Czysto. Tu mamy jeszcze amunicję. No to chyba wszystko jak na razie. Dobra. C. Co jest, do diabła? Nikt nie wydostanie się z wyspy. Czekaj, wyłącz latarkę. Co jest, do diabła? Czy te wampiry mają jakiś moc a la Mojżesza? Coś wampiry, wampiryczny Mojżesz. O kurde, dobra, to już źle brzmi trochę. No, ale patrzcie, no patrzcie sobie na to. Jezu. To woda się momentalnie roztępiła i podniosła w górę. No oba. A tu możemy po tym chodzić praktycznie, patrzcie. XD, tak jakby taki hydrożel. Co tu mamy? O, też amunicję, dobra. Amunicja, nie, nie chcę pistoletu. Bo pistolet jeden mam, nie chcę drugiego. O, bagażnik jeszcze. Sprawdźmy jeszcze ten bagażnik. No dobra, a co tu jeszcze, możemy do góry pójść? O, możemy odblokować drzwi, odblokujmy. Dobra. No dobra, to widzowie, trzeba stąd wyjść. No to, o, widzicie ten przycisk? To musimy zbić szybkę, no to klikamy F, żeby mele bić. No. I otwieramy. No i lecimy. Co ze słońcem, do cholery? Zabiłam słońce. Zniszczyłam świt. Jezu, to na pewno nie Boże dzieło. Czarne słońce. No, Kruk też to potwierdził. O kurde. Ty weźcie, zobaczcie, jak to wygląda tak bardziej masywnie, jak patrzymy odtąd. Jezu, gdzie stoimy tu? Tu była woda wcześniej. Tu widzicie pomost? Tam sięgała woda. A teraz patrzcie, jak tu wygląda, te jachty, jak te statki wyglądają tak na tych falach. Tam kogoś widzę, ale nie wiem. Słuchajcie, wiem, że mnie słyszycie. Co mi u diabła kombinował? No. Może lepiej unikać miejscowych. No. Przepraszam. No wiesz. Przepraszam. No, ciekawie. Zobaczmy, coś tu mamy jeszcze. Bo tu mamy, wiesz, widzowie, wiecie, przeciwników nie musimy zawsze zaczepiać. Możemy tu ich też omijać, skradając się, ale dla was zrobię sieczkę, specjalnie. Oj, przycięło mi. Dobra. No. Co jest? Ła! Kurde. Już specjalnie tak stanąłem, ale dobra, kurde. Leczymy się. Nie poszło tak, jak to bym chciał. Ale dobra. Pozbierajmy amunicję, jakieś apteczki i się podleczmy.
Dobra, zobaczmy co tutaj na dole jest. O, też więcej amunicji. Nóż, amunicja, lina. Co to? O, wytrychy. Chwila, coś nie mogę ich podnieść. O, wytrychy, coś jeszcze, to tu coś chyba jeszcze jest. Młotek, a zestawy medyczne. Oj, jaki złom. No dobra. Chodźmy dalej. Dobra. Chodźmy dalej. Ej. No, chodź. Oddajcie się. Przydacie. Uj, się i leżysz. Pozbierajmy od nich amunicję. Bo czuję, że mi się przyda ich amunicja jeszcze. O, mamy full, zobacz, to czekaj, zużyjmy sobie. No, teraz mamy 100, to możemy iść dalej. Pobiegnijmy sobie. Przepraszam, ja jeszcze kaszlę, bo byłem chory. I... ja tak niedawno wyszedłem z tego. Ładny wybuch. Chuj, leżysz? Tu ktoś jeszcze chyba jeszcze jeden biegł. A nie, wybuch go załatwił. No, przeładujmy sobie. Tak sobie tego strzeliłem, bo coś tak. Dobra, amunicja. O, fajnie, tu wszystko. Nie mogę tego, dobra. To chodźmy przed siebie. Co te ptaki odwalają czegoś, no? Nie, nie działa to na ptaki. No cóż, szkoda, chodźmy. Dobra. Już kurde, cicho, bo wezmę, powystrzelam was. No, o, możemy się wspinać. O, co to? Racę. To może być pułapka. Albo ktoś potrzebuje pomocy. No, to chodźmy. No, z tym ptakiem chociaż mamy towarzysza, to jest plus. Dobra. No to... bum! Ostrożnie! Patrz, co robisz! Dobra. Kurde, mam ślepy jestem. Kurde, to nie siada mi już ta główka. Ale te głowy w tej grze wiem, że siadają zajebiście czasami. Tu po prostu byłem jakiś pijany. Dobra, chodźmy, podbiegnijmy tu w górę trochę. Dobra. Wyjmij wszystkich kultystów w Elmizie. Okej, bez żadnych szans misja to się nazywa. Jeszcze kawałek. I do tej remizy wiem, że możemy, mamy też, właśnie gra nam mówi, że w takich, do takich miejsc chcemy się wbić, nie musimy, oj przepraszam, ścinka, nie musimy wbić się tak głównym wejściem, możemy, mamy trzy sposoby wejścia, czyli, znaczy tutaj możemy od góry, tylnymi drzwiami bądź przodem, ale musimy przodem, musimy przebić się przez kultystów, to wiadomo. A ja wybieram tylne drzwi. Dobra, otwórzmy te drzwi, póki jeszcze nie słyszy. Dobra, jesteśmy w środku. Włączmy latarkę. Z góry słyszę jakieś głosy, idźmy tam. No dalej, nikogo nie skrzywdzimy. Wojście o mnie. Nie chcemy nikogo skrzywdzić, ale możemy. Uuu, ale to siadło. Te dwie głowy ładnie siadły. Dobra, ten drugi? Dobra, zapukajmy. Hej! Wszystko w porządku? Tak! Halo? Jesteśmy tutaj! Czy kultyści wciąż tam są? Nie otworzę drzwi, dopóki sobie nie pójdą. Albo umrą. Tak byłoby lepiej. No to też. Odcięli zasilanie. Mamy tu rannych. A w piwnicy jest jakieś krwiopijca. Wykonują jego rozkazy. Prosimy o pomoc.
O, i tu będziemy mieć pierwszą walkę z wampirem. Kiedy, żeby zabić wampira, to musimy mieć broń z musimy mieć kołek na broń zamontowany. I z tego co wiem, też, bo widziałem też na trailerach i w ogóle w grze samej. O! Patrzcie. Pierwsza broń z kanion. I patrz, i tu mamy kołek, widzowie. Co nie? I tutaj, na przykład, żeby zabić wampira, musimy go obić mocno, co nie? Bronią, czy umiejętnościami naszej postaci i dopiero wbić mu kołek. Zaraz sami zobaczycie. Ty! Łe. Dobra, załaduj. Już tak odruchowo strzelałem. Wypad z baru, bo nie ma towaru. Zdychaj. No. Teraz załatwiony potwór. Nowy poziom. I mamy już kruka. Dobra, to włączmy zasilanie tylko. Proszę bardzo. Teraz lepiej. No i super, od razu to się ładniej zrobiło. No dobra, to chodźmy otworzyć tamtym ocalałem drzwi. Dobra, chodźmy, zobaczmy, jak oni się tam miewają. Oba, zapukajmy. Nie ma już kultystów? Już jest bezpiecznie. Załatwiliśmy wszystkich. No, misja ukończona, bez żadnych szans. Dobra, o. Nam się tutaj cutscenka włącza. Ja się zastanawiam, czemu ten wampir sam nie mógł wbić się tam do środka. On te drzwi to by wywalił z zawiasów. Ale cóż, możemy... O, dobra, rozumiem, dlaczego ta gra ma takie opinie. Już widzę pierwsze latające itemy tam na lewo. Ale dobra, mniejsza z tym. Póki się większe błędy nie pojawią, to ja nie narzekam. No, chociaż będą sprzątać teraz remizę, więc będzie ładniej tu trochę. Dobra. Mamy tu tablicę. O, UV już jest. Dobra. No i... Sprawdźmy, kto tutaj dowodzi. Trzeba poznać miejscowych. O, ponury prąd. Teraz dostaliśmy broń, nową broń. I możemy pod I, patrzcie, pod I mamy ekwipunek. I tutaj, o, i mamy ponury prąd. I R szczegóły, możemy dodawać też do tych broni skórki bądź kołek. To zależy jaka broń oczywiście i czy mamy kołek. No ciekawie ta broń wygląda, tak morsko. Strasznie, taki harpun mamy jeszcze tam zamontowany. No ale dobra. Chodźmy na górę, zobaczyć tam. Czyli, my musimy pogadać z mieszkańcami, dobra. O, to doktorka. Pan Boyer, prawda? Cieszę się, że pan tu jest. No. Chyba tylko ty. Wolę nie myśleć, co by się stało, gdyby nie wasza pomoc. Dziękuję. W imieniu wszystkich. Jestem Terence Hunt, lekarz. Pracowałem w Redfall Regional. Opiekuję się tu wszystkimi. Chorymi, rannymi, cierpiącymi. Możesz przyjść do mnie po zapasy medyczne, ale bierz tylko absolutny minimum. Okej. Są inni, którzy potrzebują pomocy równie mocno co ty. Dziwna sytuacja. A. Zapasy medyczne, czyli możemy od niego kupować zapasy medyczne. Ale na razie nie możemy, bo mamy full. Do zobaczenia. Dobra, teraz z pastorką Ewą. Chyba to tutaj będzie coś. Jak patrzę na mapę. Tak, to tu. O, ona trochę wygląda jak taki chłop, ale nie narzekam już. O. Mogli trochę dopracować niektóre postacie, ale widzę, że chyba bardziej woli tak zabawnie chyba podejść pod ten temat. No ale dobra, nie narzekam. Jacob, prawda? Cieszę się, że jesteś z nami. Jestem pastorka Ewa. Miło mi cię poznać.
Przykro mi, że w takich okolicznościach. Wcześniej mieszkaliśmy w schronisku dla bezdomnych, ale teraz organizuję sprawy tutaj. Wysyłam ludzi na wypady zaopatrzeniowe i ratunkowe. Czasem wracają z przydatnymi rzeczami. Zaglądajcie czasem do kufra. Jeśli będziemy mieć coś na zbyciu, jest wasze. O, dziękuję. O, tu mogę kupić wytrych i zestaw elektryczny. Na razie chyba nie będziemy kupować żadnych z tych rzeczy. No, musimy pozbierać sobie trochę tych waluty pomocniczej. Ale dziękuję za... Dorwijcie ich dla mnie, co? Siebie, pani szef. Siebie. Za mną. O, to ona. Jacob, co ci się stało w oko? Nie pytaj. Cóż, mamy u was dług. Jestem Anna, a to mój mąż, Joe. Wpadliście na te dziwolągi, co? Można je zabić tylko kołkiem w serce. Mm-hmm. Wybuchają jak fajerwerki. Zauważyliśmy właśnie. Szaleńców można zdjąć bronią palną. Tej mamy pełno. No to... Kołek jest darmowy, ale na spluwy z mojej skrytki trzeba sobie zasłużyć. Przykro mi. Nie jest jej przykro. Owszem, nie jest. Tak czy siak, miło was poznać. No dobra. Moje pieski. Powiedz do widzenia, Joe. Do widzenia, Joe. O, możemy kupić sobie drugi poziom. O, snajperka. Ale wiecie co, ja na razie wolę nie wydawać kasy i sobie wolę ją zachować, bo może zdobędę coś jeszcze lepszego. Jest to odpraw, no dobra. O, zestaw stroju najemnik. Ej, właśnie tak jak mówiłem, patrz, jak mamy postać naszą, co nie? Mamy jak lewy przycisk myszy, personalizuj. I mamy strój. I wybieramy sobie najemnika. Nie no, spoko wygląda. Możemy też plecak zmieniać. Mamy tu kilka wzorów, korpus i głowę. Ale na ten moment mamy to, więc wolę wykorzystać sobie tego, jak wygląda nasz najemnik. Nawet spoko. Czyli czemu ja mam włączoną latarkę na dół? Nie wiem, wyłączmy ją sobie, trochę bez sensu się świeci. Pokój odpraw, dobra, zobaczmy co z tym pokojem odpraw możemy zrobić. Dwie pieczenie na jednym okniu. No, jeśli ludzie w remizie strażacki Redfall mają przetrwać, potrzebują zapasu, broni, amunicji, leków, wszystkiego. Być może znajdziemy przydatne rzeczy w kilku sklepach w centrum miasta, ale uważaj, że nie wypatruj też innych okazji. Przepraszam na chwilkę. O, moja mama weszła, ale dobra. Akceptujemy misję. Nie wiem jak to się zaczęło. Mam to gdzieś. Gdy tu dotarliśmy, sytuacja przypominała Halloween. Wyludnione ulice, palone pokryjomu ogniska, cienie pełzające w oknach. Kontakt nastąpił drugiego dnia. Oberwałem, zaciągnęli mnie gdzieś, tyle wiem. Ocknąłem się z krwią w ustach, widząc cudacznego ptaka. Ciekawe. Chyba wolałbym już trafić wprost do piekła. Ale nie ja decyduję. Nie mogę wrócić do Belwederu. Nikt nie zamierza pomóc tym cywilom. Kilkudziesięciu z nas próbowało uciec z wyspy promem, ale cholerni krwiopijcy zgasili słońce i przesunęli krawędź oceanu. Brzmi jak przypowieść z Biblii. No, to co ja mówiłem wam wcześniej. Podobno w paru miejscach może być zaopatrzenie. Nie pozostaje nic innego, jak rozejrzeć się za sprzętem. I może uratuje się jakiegoś durnia. Dość gadania. Ruszajmy. O, ciekawy team. Wygląda ciekawie ten team pokazano. No, zbierz dla remizy strażackiej. No dobra, no to chodźmy. Tam na dół. Dobra. Wyjdźmy. No. Co to? O! Jeden oberwał, drugi oberwał. No i lecą w dół. Jasna cholera. To Belwether. Możliwe, że w tych helikopterach najszybciej znajdziemy zaopatrzenie. To na pewno. Wołacie do mnie jak dzieci. Musicie tu być. Musicie o mnie dbać.
Zrzuciłem was z nieba. Człowiek widmo? Musi się bardziej postarać, żeby mnie przestraszyć. Widmo. To ja. No dobra. I tutaj na przykład możemy też różnymi trasami podróżować po Redfall. Możemy też iść najszybciej przez tereny, ale oczywiście będzie więcej zagrożenia, bo iść naokoło, żeby też zaznaczyć tabliczkę z tą szybką podróżą, żeby szybko się przenosić po mapie. I mamy pod M mamy mapę. I tak wygląda cała Redfall. Może nie za duże, ale no. Jakieś tu jest chociaż. Tu nie wiem jaki jest X, co to tam dalej jest. Tu mamy na przykład dwie pieczy. No, mamy tu jeden helikopter, tu drugi. Tu mamy aktyko spożywcze Walhar. No i tu mamy takie część i miasto. I tu jest nasza remiza. I tu jesteśmy my. No praktycznie do tego towaru to bym tą drogą doszedł praktycznie. Ale widzowie, to zrobimy już w następnym odcinku. Zobaczmy jeszcze tą broń. Uhuhu. No ciekawie wygląda. Z tym harpunem jeszcze. No ale powiem widzowie tak. W następnym odcinku pójdziemy po te dwa helikoptery. I po prostu sobie pozwiedzamy trochę też Redwall. Może ta obrzeża Redwall. To zależy. Jak będzie wyglądać ta nasza podróż. Ale na razie to tyle. I jeszcze raz pozdrawiam moich kolegów. Więc no to do następnego razu. Do następnego filmiku znaczy się. Cześć.